Gdy biali przybyli z Europy do Ameryki, zasiedlało ją wiele rdzennych ludów. Każdy z nich cenił sobie własną tożsamość. Narody te często ścierały się w wojnach. Na północnym wschodzie kontynentu Europejczycy napotkali jednak konfederację sześciu ludów, które żyły ze sobą w pokoju. Indian należących do ligi zwano Irokezami. W drugiej połowie XVIII wieku Francuzi i Brytyjczycy stanęli do wojny w Nowym Świecie. Ameryka miała należeć do tych, którzy zdobędą przychylność potężnych Irokezów. Występują zerwany łańcuch. Scenariusz, reżyseria. Albany w stanie Nowy Jork, lato roku 1754. Plemiona Seneca, Oneida, Cayuga, Onondaga, Tuscarora i Mohawk tworzyły Ligę Sześciu Narodów. Aby zdobyć przychylność wojowników, Anglicy obdarowywali ich karabinami, nożami i trunkami. Gdy byłem chłopcem, fascynowały mnie obyczaje białych ludzi. Myślałem, że przebywają w pokoju. Myliłem się. W noc przed spotkaniem z Brytyjczykami jasno płonął święty ogień. Nie wiedziałem, że rozmowy z przedstawicielami króla wpłyną na losy naszych dzieci i wnuków. Moi bracia Mohawkowie nazywają mnie Tajendanega. Świat białych poznał mnie jako Josepha Branta. Tamtej nocy siedziałem koło swego przyjaciela Lohaheo. Był z nami Sir William Johnson, zajmujący się sprawą Indian w imieniu króla Jerzego. W przeciwieństwie do innych białych, traktował nas z szacunkiem i oddaniem. Miał ogromny wpływ na moje życie. Zebraliśmy się wokół ogniska, Seth, nasz wódz, opowiedział historię niosącego pokój. Dawno temu ustanowił on wielki pokój, który połączył sześć narodów. Jeśli Irokezi zerwą owo przymierze, będą cierpieć rozpacz i ubóstwo. Ja i Lohaheo słuchaliśmy tych samych słów, lecz rozumieliśmy je inaczej. Lohaheo! Lohaheo!
floor here. Are you all right? Nic ci nie jest? I think so. Chyba nie. Well, they got past Minęli us. Nas. Wygrywają o dwa. You don't want to go chcesz back przegrać z Senekami? Widziałem go. Him. Tak? Kogo? It was the peacemaker. Niosącego pokój. The peacemaker. I did. Tak. It was him. To był on. Monosonido. I heard you. Naprawdę? The peacemaker. Niosący pokój? You must have hit your head on a uderzyłeś się w głowę. Let's go. Chodźmy. Obiecał, że pewnego dnia powróci, aby ratować Ligę Sześciu Narodów. Co jej grozi? Nie wiem, ale Rada ma się spotkać z białymi. W imieniu naszego wielkiego ojca Jerzego II, z woli Boga Króla Wielkiej Brytanii i Irlandii, witam przedstawicieli Sześciu Narodów. Ofiarowuję wam wampum, byście zapomnieli o urazach, jakie żywicie wobec białych. Niech połączy nas święty łańcuch przyjaźni. Kiedy wreszcie przejdzie do rzeczy? O czym on mówi? Jaki łańcuch? To uświęcony obyczaj. Łańcuch przyjaźni łączy od wieków narody Ligi. Na nasze szczęście nas również sprzymierzył z Indianami. Pen, mój drogi, chroń delikatną skórę niedźwiedzim tłuszczem na sposób Irokezów. Oni nie muszą oganiać się od robactwa. Nie zniosę ani smrodu niedźwiedzia, ani pogańskich sztuczek. Wolę robactwo. Twoja rzecz. Wielki ojciec żywi nadzieję, że w imię wieloletniej przyjaźni koloniści i ich irokescy bracia wspólnie stawią czoło Francuzom. Wasze oczy błyszczą, gdy widzicie wozy pełne tkanin i naczyń. Bratając się z Brytyjczykami, nic nie zyskamy, a wszystko stracimy. Mamy sprzymierzyć się z Francuzami? Jest ich mniej niż Anglików. Cóż z tego? Anglik zginie w lesie, jeśli Irokez nie poprowadzi go za rękę. Brytyjczycy oferują lepsze towary. Wciąż to samo. Trunki. Liga jest silna, bo żaden z jej narodów nie panuje nad innymi. Zostawmy wojny Francuzom i Anglikom. Podoba wam się, że Brytyjczycy ofiarują złoto w zamian za nasze ziemie. Nie można sprzedać tego, co ofiarował nam Stwórca. Nie powstrzymamy białych osadników. Co roku coraz więcej przybywa zza gór, z brytyjskich kolonii. Są niczym szarańcza. Musimy znaleźć sposób. Po to tu jesteśmy, by zadbać o dobro naszych dzieci i przyszłych pokoleń. Jestem gotów dać 1000 sztuk złota za ziemię na Susquehanna. Trzeba je oczyścić. Odejdź, proszę. Mają być obsadzone, zanim sprowadzę tu rodzinę. 1000 sztuk złota. Dziadku, przegraliście? Trudno. Z Senekami. Matki rodów chcą z tobą mówić, nim zajdzie słońce. Dobrze, chłopcze. Idź już. Wysłuchałam wszystkich. Teraz decyzję przekażę wodzowi.
Porozumiałam się z siostrami z sześciu narodów. Podjęłyśmy decyzję. Zanieś ją Radzie. Po pierwsze, traktatowi o przyjaźni się nie sprzeciwiamy. Podpiszcie go z Anglikami. Przynoszę Radzie Sachemów decyzję matek rodów. Jeśli chodzi o traktat o przyjaźni, możemy go podpisać. Matki ostrzegają jednak, że przyjaźń nie musi prowadzić do przymierza w wojnach przeciw Francuzom. Przyszłością kolonii jest ekspansja na zachód. Żadna z nich nie zdoła jednak samodzielnie podbić terytoriów indiańskich. Jeśli zjednoczymy siły, będziemy mogli założyć nowe kolonie tam, gdzie uznamy to za stosowne. Warto brać przykład z Ligi Irokezów. Mamy jak oni dać się wodzić za nos kobietom? Ponoć całe życie trzymają się spódnic matek i żon. Rządy kobiet wychodzą Irokezom na dobre, a ich mężczyźni nie wydają się ani słabi, ani zniewieściali. Pozwolę sobie poprzeć swoje racje przykładem. Czy trudno złamać jedną strzałę? Nie. Ale gdy zwiąże się sześć, oprą się najsilniejszemu. Młodzi chcą walczyć, matko, nie powstrzymasz ich. Za angielskie złoto mamy zapomnieć o naszych ziemiach? Nasze dzieci i wnuki nazwą nas głupcami. Trudna rada. Przykro mi. Od lat jestem przyjacielem twego ludu. Mojego ludu. Irlandczycy, podobnie jak wy, wiele wycierpieli z rąk Anglików. Choć tego nie wiesz, od dawna was przed nimi chronię. Stało się. Przed nami lepsze czasy. Żegnaj. Jeśli się nie uśmiechniesz, nie zabiorę cię do Kanajohari. Chętnie przyjąłem angielski karabin i nazwisko. Joseph Brand. Fort Carillon, 4 lata później. Stanęliśmy do walki za sprawę białych. Pierwszy raz poczułem zapach krwi. Słyszałem huk francuskich dział. Odpowiadały mu strzały brytyjskich karabinów. Krzyki umierających burzyły we mnie krew. Zrozumiałem, że zostanę wojownikiem. Zaczekaj. Nie zostawiaj innych w tyle. Nie bądź głupi jak angielski generał. Nie strzelaj. Kiedy dobiegniemy bliżej, poślemy Francuzów do piekła.
Brytyjczycy nie umieli walczyć. Francuscy żołnierze lepiej znali swoje rzemiosło. Gdy we mnie rodził się wojownik, Lochaheo wybrał inną przyszłość. To my, wodzowie sześciu narodów. Drżyjcie przed naszą potęgą. Jesteśmy panami ziem, od wielkich jezior aż po dalekie Mississippi. Jesteśmy dumni i niezależni. Czyż musimy wznosić rękę na wroga? Nie. Pokonamy go małym palcem. Nie rób tego więcej. Wielki Sachemie, staniesz się kiedyś głosem Libii. Ćwiczę. Nie ma się z czego śmiać. Wojownicy wrócili z Carillo. Lochaheo. Ładna kurtka. Zabijałeś Francuzów? Są niepokonani. Skąd masz kurtkę? Było nas zbyt mało, by zwyciężyć, zbyt wielu, by zginąć. Dom Williama Johnsona był miejscem spotkań białych i Indian. Moja siostra Molly wyszła za Sir Williama i urodziła mu dzieci. Jako Mohawk mieszkałem w domu rodowym, ale fascynowała mnie siedziba Johnsona. Sposób życia Brytyjczyków rzucił na mnie czar. Przyszło mi potem tego żałować. Kobieto, zawsze postawisz na swoim. Po francuskiej kuli nie ma śladu, a ty odprawiasz nade mną czary, jakbym był śmiertelnie ranny. Glorious Emin, glorious Milboy. Joseph, to ulubiona śpiewka irlandzkich wojów, moich przodków. Napijmy się jeszcze. Zostaw. Słuchajcie, moi wodzowie. Wznoszę toast za tego, który pierwszy raz zmierzył się z wrogiem w walce. Nie minie wiele księżyców, nim stanie się waszym wodzem. Za Tajendanega. Co cię trapi, Josephie? Chcę pojąć twoją wnuczkę.
za żonę. Katrin? Jesteś z rodu niedźwiedzia, a ona z rodu żółwia. Pewnego dnia zajmie moje miejsce w Radzie Matek. A ja zostanę wodzem 6 narodów. Tak? Nie tobie o tym decydować. Oczywiście. Zdecydują matki rodów. Katrin, twoją żoną? Zastanowię się. Co jeszcze? Nic. Mam nową sukienkę. Ładna. Bardzo. I? Czemu mam ją oddać tobie? Jestem wnukiem Hendrika, synem Paulusa. Kiedyś zostanę wodzem. Jeśli jednak poślubię Katrin, zostanę głosem wodzów. Jest nim mój mąż. Czas płynie. Zbieraj. Młodzieńcy cię tu nie zobaczą. Którego wolisz? Joseph jest przystojny i silny. Niech będzie Joseph. Nie. Przy Lohacheo wciąż się śmieje. Zatem on. Nie. Lubię ich obu. Jak mam wybrać? Może nie będziesz musiała. Jak to? Za kilka dni ruszają walczyć z Francuzami. Być może jeden z nich nie wróci. Jeśli wrócą obaj, podejmiesz decyzję przed nastaniem zimy. Fort Niagara, obóz Brytyjczyków, lato 1759 roku. Generał nie żyje. Przejmuje dowodzenie. Pan? Jestem komisarzem rządu do spraw Indian. Każdego, kto odmówi wykonywania moich rozkazów, zastrzelę za niesubordynację. Co pan wie o brytyjskiej strategii walki? Więcej niż bym chciał. Byłem pod Carillon. Prędzej umrę, niż pozwolę rozkazywać Anglikowi. Panowie, odpowiadamy ogniem. Nie przerywamy oblężenia fortu. Francuzi wysłali posiłki z Detroit. Irokezi ostrzegą, kiedy się zbliżą. Rozgromimy je. Jeszcze trochę. Luneta. Bliżej.
Jeszcze. Bliżej. Jaki dadzą nam sygnał? Zapomniałem. Kiedy Johnson otworzy ogień do Francuzów, odetniemy im drogę odwrotu. Ognia. Dalej, panowie. Poślijcie ich do diabła. Naprzód. Zdejmują francuską flagę. Bez nas nic by nie zdziałali. To prawda. Brytyjska flaga na maszt. Jesteś wreszcie, z piękną kurtką. Joseph, nic mi nie jest. Lohacheo, uratowałeś mu życie. To dobrze. Ale to nie znaczy, że oddam ci Katrin. Wiem. Joseph będzie dobrym mężem. Mam nadzieję. Co cię trapi? Widziałem, jak w forcie ściągają z masztu francuską flagę. Francuzi wrócą za ocean? Francuzi? Chyba tak. Nie będziemy potrzebni Brytyjczykom. O czym myślisz? Jeśli Brytyjczykom przestanie zależeć na przymierzu z nami, jak ochronimy przed nimi naszą ziemię? Wodzowie mówią, że nasze narody są niezależne. Były, zanim zjawili się biali. Najpierw Francuzi, potem Anglicy, a w końcu inni, kłamliwi, biali osadnicy. Molly? List od wielebnego Willoka z Connecticut. Założył szkołę dla czerwonoskórych. Pisze, że dyscyplina i nauki Kalwina zrobią z nich użytecznych tłumaczy. Ma rację. Pośle do niego Josepha. Josepha? Ma zostać wodzem. Wiem. Poza tym myśli o małżeństwie. Z kim? Z Katrin. Rodzina może poczekać. Chłopak urodził się, by przewodzić. Dowiódł tego na polu bitwy. Z odpowiednim wykształceniem może zajść daleko. Matko?
Wybrałam. Josepha? Lohacheo. Kochasz go? Nie wiem. Chyba kocham obu. Są jak dwie strony tej samej monety. Wybrałaś Lohacheo, bo przy nim się śmiejesz? Nie. Bo kiedyś zostanie wodzem sześciu narodów. Może. A jeśli nim zostanie, będzie się kierował dobrem rodziny, miłością, prawem pokoju. Inaczej niż Brandt. Joseph łatwo znajdzie żonę. Połowa dziewcząt się w nim kocha. Druga połowa się nie przyznaje. Joseph jest wojownikiem. Czy kiedyś zrozumie, jak ważny jest wielki pokój dla naszego ludu? Musisz o niej zapomnieć. Wyjedź. Kiedy wrócisz, będzie ci łatwiej. To nie powód, by jechać. Masz rację. Przyjdzie nam kiedyś stoczyć wielką bitwę, by uchronić nasze ziemie przed białymi. Joseph Tayendanega, wódz sześciu narodów, powinien wiedzieć jak najwięcej o swym wrogu. Dlatego powinieneś jechać do szkoły. Bądź jednak ostrożny. Nie zapomnij, kim jesteś. Wzywamy duchy na świadków związku naszych dzieci. Składamy dziękczynienie Matce Ziemi za jej hojne dary, za pokarmy, które rodzi, za rośliny i zwierzęta, za wodę i powietrze. Dziękujemy duchowi ptaka i czterem świętym wiatrom. Niech będą świadkami, że połączyliśmy tych dwoje w jedno. Czy twoja wnuczka jest gotowa, by zostać żoną? Jest gotowa. Czy twój syn jest gotowy, by być mężem? Guy, do kogo strzelasz u diabła? Francuzów tu nie ma. Strzelam do orłów, stryju. Orły? Idioto. Mówiłem, że to święte ptaki Irokezów. Nie będziesz do nich strzelał na mojej ziemi, półgłówku. Stryj dzisiaj nie w humorze? Dosyć. Idź do domu. Wytrzeźwiej. Molly. Skaranie boskie z pijakiem. Ale mam dobre wieści. Posłuchaj. To list od wielebnego Willocka. Jestem bardzo zadowolony z Josepha. To zdolny młody człowiek. Umysł ma bystry, jest skromny i roztropny. I dalej.
Jego głód wiedzy i życzliwość wobec innych sprawiły, że stał mi się bliski. Dlatego ciężko mi będzie się z nim rozstać. Słyszysz? Joseph wraca. Dzieciom, które były niemowlętami, gdy wyjeżdżałem, po powrocie wydałem się dziwny, nawet straszny. Byłem odmieniony. Nosiłem się jak Anglik, myślałem jak Anglik, czytałem angielskie książki. Ale 3 lata to za mało, by z ziarna wyrosło drzewo. Za mało, by zmienić wojownika w dżentelmena. I za mało, by uleczyć zranione serce. Say go, Catherine. Say go. Joseph! Where'd you get that? Skąd masz kurtkę? Skąd ogóle go? Iza. What's this? A to? Nasz syn. Nic mu nie przywiozłem. Dostał coś twojego. Na imię mu Joseph. Say go, Joseph. Did you see many white subjects? W Connecticut jest wielu białych osadników? Tak. Niektórym nie podoba się, że muszą płacić królowi podatki. Będą walczyć z Wielkim Ojcem? Niech robią, co chcą. Na zachodzie jest niespokojnie. Shawneesi, Delawareowie i Ottawowie wyparli białych ze swej ziemi. Ponoć wielu zabili. To prawda? Wampumy nie kłamią. Zbuntowanym przewodzi wielki wódz. Pontiac. Brytyjczycy zmiażdżą Ottawów. Delawareów też. Ale to nas nie dotyczy. Dotyczy. Brytyjczycy wciąż łamią przyrzeczenia. Nienawiść do nich rośnie z każdym dniem. Nasi bracia, Senekowie, broniący zachodnich drzwi do długiego domu, podnieśli topory wojenne przeciw osadnikom. Senekowie walczą z białymi? Tak słyszeliśmy. Głupcy. Brytyjczycy mają silną armię. Widziałem na własne oczy. Odwiedziłeś Johnsona? Jeszcze nie. Johnson prosił o spotkanie z Wielką Radą. Indianie Ottawa, Shawnee i Delaware uderzyli w niewinnych Brytyjczyków. Zerwali święty łańcuch przyjaźni. Mądrzy Sachemowie 6 narodów nie mogą się temu przyglądać w milczeniu. Nie mogą pozwolić, by obrażano Irokezów i ich braci Brytyjczyków. Liga powinna dowieść swego przywiązania do Wielkiego Ojca, Jerzego III, i wypowiedzieć wojnę Ottawą, Shawneesom i Delawareom. Trzeba wysłać wojowników do Ohio, by ukarali zdrajców.
Yo. Sir William. Sir William. What has he done to you, Joseph? Nie widzisz, co ci uczynił? Włożył swoje słowa w twoje usta. Dał złoto na angielskie życie. Ubranie. Czujesz się jeszcze Irokezem? Ja? Będę walczył. Zgodnie z wolą Wielkiej Rady. Sir William zwodzi Sachemów. Jesteś mądrzejszy od nich? Wiem swoje. Dzięki Sir Williamowi żyjesz wygodnie. Uważaj. To biały. Zostań więc. Nie wolno nam rozlać krwi Seneków. Nie wolno zerwać wielkiego pokoju. Brytyjczycy byli naszymi sprzymierzeńcami. Musieliśmy więc powstrzymać ich wrogów, Delawareów. Ale krwi Seneków nie zamierzałem przelewać. Wielki pokój był najważniejszy. Wioska Delawareów na zachód od rzeki Ohio. Irokezi zabierali jeńców do swych wiosek i traktowali jak braci. Nie przestrzegałem tego zwyczaju, dopóki nie spotkałem pewnej kobiety. Matki mego ludu uczą nas, byśmy jeńców wprowadzali do naszych domów. Żyli z nimi. Traktowali jak braci. Dzielili miejsce przy ognisku. Niełatwo ci przyjąć prawa naszych przodków. Widzę to. Chcę, byś była szczęśliwa. Chcę cię uczynić szczęśliwą. Bardziej niż potrafię to wyrazić słowami. The
W wiosce nie było Seneków, więc żaden nie zginął. Wielki pokój nie został zerwany. Zrobiliśmy, o co prosili Brytyjczycy. W zamian mieli powstrzymać kolonistów osiedlających się na naszych ziemiach. Mijały lata, a my żyliśmy nadzieją, że pokój będzie trwał. Zaczekaj. Czerwone mięso. Biegnijcie za nim. Nie, idź. Zostańcie z nim. Czerwonoskórzy. Zabili Abnera i Toma. Biali. Gdzie matka Agesina? Dziękuję. Wielki ojciec i jego dzieci pogrążeni są w żałobie. Set był mądrym wodzem. Usiądź.
Biali zabili mojego męża na naszych terenach łowieckich. Wbrew królewskiej proklamacji. Mieliście się nie osiedlać za górami. Złożyłem raport. To na nic. Czemu nie pilnujecie przestrzegania traktatów? W koloniach to niełatwe. Generał wysłał żołnierzy do Bostonu. Nie wiedział, gdzie będą potrzebni. To jego zmartwienie. I moje. Powiedz, czy to sprawiedliwe, że Anglicy zabierają nam ziemię? Robię wszystko, by dwa światy się nie zderzyły, ale w końcu do tego dojdzie. Co możemy poradzić? Nic. Proklamacja to tylko oświadczenie, nie traktat. Gdzie kończą się góry? Twój lud to wie, ale koloniści nie. Jesteśmy tu od początku. Słowa dla białych są niczym. Kazano mi przygotować traktat zgodny z proklamacją. Znów traktat? Znów zabierzecie nam ziemię i zapewnimy ochronę. Już ją obiecywałeś. Nie zasłużyłem, byś mnie traktowała jak wroga. Na sercu leży mi wasze dobro. Dobro mego ludu jest najważniejsze. Należą do niego moje dzieci, ale rosną w nowym świecie. Ci, którzy w nim przetrwają, będą silniejsi. Nikt im jednak nie pomoże. Trzeba walczyć. Myślałam, że walczysz po naszej stronie. Spójrz, kim się stałeś. Odejdź. Idź. Do rzeki Ohio, aż po Tennessee. Do fortu Pitt, aż po Kittanning. Wysłuchajcie mnie. Matka Gesina jest zbyt słaba, by do was przemówić. Wielu z nas pragnie traktatu. Traktatu, który pozbawi nas ziemi. Od wód Delaware po Anadilla, niemal do fortu Stanwix. Ta ziemia nie należy do nas. Wielki Duch stworzył ją, by nas karmiła, byśmy z niej czerpali życie. Fort Stanwix, 5 listopada 1768 roku. Chcę, byś pewnego dnia zajęła moje miejsce wśród matek rodów. Nie wiem, czy potrafię. Kieruj się prawem wielkiego pokoju. To wszystko. Sześć narodów musi trwać w przymierzu.
Nie dopuść do jego zerwania. Czemu przyszło mi żyć właśnie teraz? Gdzie Lohaheo? He went into the forest. W lesie. He seemed... oh. Nigdy go takim nie widziałam. Stay with her. Zostań z Katrin i dziećmi. Ocknij się. Wake up! Wake up! Ocknij. The time is near. Zbliża się czas, gdy mieszkańcy długiego domu odzyskają, co stracili. Ziemie, które zostały sprzedane, oddane, skradzione, zmarnowane. Skąd wiesz? Miałem wizję. Przyszedł do mnie niosący pokój. Wiem. Ty wierzysz w karabiny, angielskie ubrania, książki pełne słów i liczb. Nie mów mi, w co wierzę. Choć uczę się od białych wciąż, jestem Irokezem. Mam na imię Taendanega. Koloniści i Wielki Ojciec będą walczyć. Widziałeś? Trzeba nam stać z boku.
Wtedy jedni i drudzy wykrwawią się na śmierć. Nie. Jeśli będzie wojna, Brytyjczycy zwyciężą. Dla nas to bez znaczenia. Biały człowiek, każdy, jest jak wąż, który pożera wszystko na swojej drodze. Zniszczy nas, jeśli go nie przegnamy. Nie niosący pokój przyniósł tę wizję. Przekonasz się. Nie urodziliśmy się wrogami, lecz braćmi. Powiedział ci to niosący pokój? Tak mówi mi serce. Podejdź, Lohacheo. Złóż przyrzeczenie matkom rodów i wodzom sześciu narodów. Będę żył zgodnie z prawem wielkiego pokoju. Rozsądzał wszelkie spory. Bracia, przyjmijcie wampum jako dowód złożonej obietnicy. Otrzymujesz od nas święte poroże jelenia. Stałeś się wodzem i sługą swego ludu. Ottawowie i Shawneesi znów wykopali topory wojenne. Na brzegach Ohio rozlewają niewinną krew. Rok po roku z zagór przybywało coraz więcej białych, by osiedlać się na naszej ziemi. Sir William Johnson, stary i schorowany, nie potrafił powstrzymać napływu kolonistów. Lohacheo udał się do niego. Nie słuchajcie głupców, którzy sieją w waszych sercach zwątpienie. Wielki ojciec jest cierpliwy. Ten biały mnie oskarża. To prawda. Ja oskarżam ciebie, Williamie Johnson. Myślisz, że potrafię wzniecić ogień w sercach moich braci tak łatwo jak pośród liści w lesie? Nie. Biali giną za to, co zrobili naszym ziemiom, lasom, rzekom, mieszkańcom długiego domu. Radziłeś, byśmy podpisali traktat w Fort Stanwix. Wiedziałeś, że osadnicy nie będą przestrzegać wytyczonych przez niego granic. Wiedziałeś, że wtedy zaczniemy zabijać, a osadnicy zaczną wołać o zemstę. Wezwałeś wodzów Wielkiej Rady do swego domu, by rzucać oskarżenia. Stryju. Józefie, kochałem twój lud. Zawsze. Musisz mnie zastąpić. Prowadź ich. William Johnson całe życie chronił Ligę Sześciu Narodów.
Opłakiwałem go, drżąc o jej przyszłość. Twoje słowa go zabiły. Po to je wypowiedziałem. Był naszym przyjacielem. Kto go zastąpi? Kobiety boją się, że bez niego czeka nas więcej cierpień. Gdy nadejdą złe czasy, niosący pokój powróci, by ratować swój lud. Ty nim nie jesteś. Jestem Lohacheo. Lecz niosący pokój nie powiedział, pod jakim imieniem powróci. Między Brytyjczykami i kolonistami wybuchła wojna. Jedni i drudzy pragnęli przymierza z Irokezami. Wierzyłem, że tylko u boku Brytyjczyków będziemy bezpieczni. To o Neidobie? Szybko się uczysz. Rozpoznajesz wszystkie nasze narody. Ten groźny człowiek to wódz o Neidu? Czerwony wilk, wielki wojownik. Chce, byśmy walczyli po stronie kolonistów. A ty wolisz stać u boku Brytyjczyków. Który z nas ma rację? Ani jeden, ani drugi. Czas dołączyć do rady. Przysyła mnie Wielka Rada Sachemów Sześciu Narodów, bym wysłuchał mądrej rady matek. Podjęłyśmy już decyzję. Przekaż ją Wielkiej Radzie. Nie widzimy nic złego w tym, by delegacja Irokezów odwiedziła Filadelfię, serce rewolucji. Ci, którzy tam pojadą, nie powinni jednak zawrzeć żadnego przymierza bez zgody wszystkich narodów. Nie jedź. Wiesz, po co rebelianci nas zaprosili? Byśmy się opowiedzieli po ich stronie. Pozwólmy im wierzyć, że tak będzie. Musimy sprzymierzyć się z Brytyjczykami, dopóki nas potrzebują. A co, kiedy przestaną? Jak po wojnie z Francuzami. Posłuchaj. Dostałem list od nauczyciela. Słuchaj. Pisze o armii zbuntowanych kolonistów. To nie żołnierze, lecz farmerzy, sklepikarze, starcy i chłopcy. Są niezorganizowani, a dowodzą nimi ludzie bez wojskowego doświadczenia. Ich broń żre rdza. Myślisz, że pokonają Brytyjczyków? Powiedz mi jedno. Co to za zwierzę, ta rdza? Śmiejesz się. I wciąż wierzysz w to, co widziałeś. Nie pomożemy Brytyjczykom. Irokezi to ludzie wolni. Sami wybierają wrogów i przyjaciół. Zaufaj mi. Filadelfia, rok 1775. Bracia z Ligi Sześciu Narodów, Amerykanie. Brytyjczycy zaatakowali naszą kolonię w Massachusetts.
Zginęło wielu jej mieszkańców. Irokezów i kolonistów łączy więcej niż sądzicie. Od dawna pragnę pójść w wasze ślady i zjednoczyć kolonie białych w Unii. Powinna ona powołać wielką radę, w której żadna z kolonii nie będzie dominować nad innymi. Aby przekonać mych braci, nieraz uciekałem się do pokazania im symbolu waszej siły, związanych strzał. Mam nadzieję, że moje słowa was przekonały. Bez sześciu narodów nie osiągniemy naszego celu. Słowa były dobre. Zatem porozmawiamy jeszcze. Wiesz, jak przekonać dzikusów. Dziękuję. Słowa były dobre, gładkie. Ale słowa nie pomogą ani kolonistom, ani Brytyjczykom. Już niedługo. Z niecierpliwością oczekiwałem narodziny naszego pierworodnego. Czas zdawał się stać w miejscu. Zaczęła się wojna z kolonistami. Uwierz, za rok będzie po wszystkim. Królewskie okręty zablokowały porty. Weźmiemy armię Waszyngtona w kleszcze. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Tak będzie. Obiecuję. Zostaniesz oficerem w armii Jego Królewskiej Mości Jerzego III. Bus Brytyjczyków pod Three Rivers. Byłem dumny ze swej pozycji w brytyjskiej armii. Prowadziłem swych ludzi do walki zarazem jako irokeski wódz i brytyjski oficer. Czułem, że muszę zwyciężyć, by ocalić mój lud. Przyjąłeś zaproszenie Brytyjczyka? Przybyłem, by cię wysłuchać. Oneidowie nie chcą stać z boku. Są po stronie rebeliantów. Niektórzy nawet walczą. Długi dom jest podzielony. Ostrzegałem. Czemu nie zaczekałeś? Na co? Aż wypełni się twoja wizja? Wygramy tę wojnę. My? Brytyjczycy. Od Nowego Jorku zbliża się generał Howe. My pomaszerujemy na zachód. Za tydzień weźmiemy Fort Stanwix. W Albany zmiażdżymy rebeliantów. Dobrze. Brytyjczycy są silni. Nie potrzebują naszej pomocy.
A co z nami będzie, kiedy wojna się skończy? Co da nasza neutralność? Powiedziałeś kiedyś, że urodziliśmy się braćmi, nie wrogami. Lohahio, spójrz na mnie. Jako twój brat, proszę, byś z nami pojechał. Nie będziemy walczyć. Na razie. Bądź z nami. Zastanowię się. Może odpowiedź przyjdzie do mnie we śnie. Piękny skalp. Zbudź się. Wyjdź. O co chodzi? Od południa zbliżają się koloniści. Trzeba ich powstrzymać. Nie przybyłem, by walczyć. Nie. Ale wojna cię odnalazła. Są z tobą kobiety i dzieci. Nie zdążymy ich wywieźć. Rebelianci wszystkich zabiją. Musimy ich powstrzymać. Dobrze. Tylko raz. Onejdowie. Za późno. Nie. Nie możemy walczyć z naszymi braćmi. Nie wolno zerwać wielkiego pokoju. Onejdowie, bracia. Lohahio miał rację. Wielki pokój został zerwany. Przez białego człowieka. Musiałem pomścić śmierć przyjaciela. Podpalałem osady kolonistów. Oto Riskany pod Susquehanna, Wyoming Valley i Andrewstown. Nazywano mnie potworem. Stałem się najgroźniejszą bronią w rękach Brytyjczyków. Wysiałem śmierć i zniszczenie, koloniści rośli w siłę. Rebelianci palili wioski mego ludu, nasze święte domy rodowe. Skierowali przeciw nam wojska, którym nie mogliśmy się oprzeć. Brytyjczycy nie przyszli nam z odsieczą. Come on, Joseph! They all met the sprite!
Cholerni koloniści wszystko spalili. Dom ocalał. Dzięki Molly. Była wspaniała. Jest w środku. Ale więcej wody. Molly. To ja, Tajendanega. Ogień ugaszony. Najgorsze za nami. Najgorsze? Miłość do Brytyjczyków przyniosła nam ogień i zniszczenie. Najgorsze przed nami. Brytyjczycy nas zdradzili. Walczyliśmy u ich boku z Francuzami i kolonistami, a oni nas opuścili. Gdzie są teraz, gdy płoną nasze domy, nasze pola? Stało się. Wielki pokój, który spajał sześć narodów, został zerwany. Spełniły się słowa niosącego pokój. Cierpieliśmy rozpacz i ubóstwo. Król zabrał nam wiele. Popełniliśmy błąd, godząc się na to. Ale koloniści też niewiele nam zostawili. Skrawki ziemi na zachodzie. Small pieces of land to the west. Pochłonęli nasz świat. Lohaheo miał rację. Ostrzegał. On znalazłby sposób na zachowanie pokoju. To... To moja wina. Że wszystko straciliśmy. Ruins. Yes, you do. Twoja. As do our fathers. Naszych ojców. I ich ojców. Wodzów, którzy powitali pierwszych białych na naszej ziemi jak przyjaciół. Tych, którzy ją sprzedawali za metalowe narzędzia, noże i trunki. Twoje ramiona, choć silne, nie udźwigną ciężaru odpowiedzialności. Wielu z nas pragnie zabrać święty ogień i ruszyć do Kanady. Tam jest nasza przyszłość. Mamy tam braci. Odbudujemy nasze wioski. Ilu z was pójdzie za mną, niosąc święty ogień w poszukiwaniu nowego domu? Prowadź nas, Tajendanega, do Kanady. Wielki pokój był zerwany, Wielka Rada rozwiązana. Myślałem, że powinniśmy dochować obietnic złożonych Brytyjczykom. Myliłem się. Podzieliliśmy pasy wampumów i święte ognisko Rady. Zwróciliśmy twarz ku Kanadzie, zostawiając za sobą nowe państwo, Stany Zjednoczone Ameryki. Powstanie Unii, stworzonej na podobieństwo naszej, zostało okupione krwią i krzywdą Irokezów. My jednak przetrwamy, tak długo jak pielęgnować będziemy drzewo pokoju i święte ognisko Rady. Dopóki mój lud o nie dba, trwać będzie przez wszystkie wieki i cieszyć się darami Stworzyciela.
Joseph Brant poprowadził swój lud do Kanady. W 1785 roku grupa Mohawków dotarła do dzisiejszego Ontario i tam osiadła. Brant zmarł mając 64 lata. Potomkowie Irokezów rozniecili święty ogień nad jeziorem Onondaga w stanie Nowy Jork, gdzie do dziś zbierają się, by omawiać dotyczące ich sprawy. Pielęgnują tradycje, przekazując dawne obyczaje z pokolenia na pokolenie. Mieszkańcy długiego domu pozostają połączeni w duchu wielkiego pokoju. Wersja polska dla TVN ITI Film Studio. Tekst Wojciech Graf. Czytał Jacek Brzostyński.